Dzień dobry, tu ja mówię. Na pewno znacie Państwo takie określenia jak hit internetu. Najczęściej to się odnosi do wszelkiego rodzaju memów. Bardzo rzadko mnie te memy śmieszą, bardzo rzadko uważam je za inteligentne. Najczęściej jest to taki chłam dość powszechny, typu małpa, taka biedna małpa z tym wielkim nosem. Nie wiem, co to zwierzątko zrobiło ludziom, że tak jest poniewierane, no ale mamy innego rodzaju hit internetu, mianowicie pojedynek na miny, taki dość jednostronny, bo widzimy tylko i wyłącznie miny Morawieckiego, na nasze nieszczęście premiera Morawieckiego, a przeciwnika w tym pojedynku, Antoniego Macierewicza, tak właściwie widać tylko w jednym kadrze, jakieś tam machnięcie głową. Proszę Państwa, hitem to się stało natychmiast, ponieważ była dość prosta interpretacja tego, co się zdarzyło. I chociaż ja po części się z tą interpretacją zgadzam, to nie chciałbym tego tak spłaszczać i spłycać, bo to wydarzenie mówi nam znacznie więcej i nie tylko powinno nam być do śmiechu, ale powinniśmy wyciągnąć z tego większe, poważniejsze wnioski, które się przekładają na nasze codzienne życie, życie społeczne na szczęście, nie? Chociaż w wymiarze prywatnym też to ma przełożenie, bo jak sobie uwzględnimy wszelkiego rodzaju rozporządzenia i decyzje podpisywane wspólnie przez Morawieckiego i Niedzielskiego, to Państwo doskonale wiecie, o co chodzi. Proszę Państwa, moja babcia, którą dość często przywołują, bo to jest skarbnica i studnia takich prawd życiowych, wśród wszystkich swoich ulubionych powiedzonek miała też i ma też takie powiedzonko, które brzmi następująco. Nie wystarczy, że na niego popatrzę. I już wiem wszystko. I stamina Morawieckiego, pojedynek jednostronny dość na mini pomiędzy Morawieckim a Macierewiczem mówi wszystko. Proszę Państwa, o ile się zgodzę z tą taką wstępną analizą, że tam puściły nerwy, że to stres, że to pokazuje, jakie napięcia panują w tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, to wszystko, proszę Państwa, prawda. Ale pamiętajmy, że to są politycy i to politycy bardzo doświadczeni. Pamiętajmy, że oni są wytrenowani, wytresowani wręcz na poziomie takim behawioralnym, odruchowym. Oni kiedy widzą, że światła kamer, widzą kręcących się dziennikarzy, a zwłaszcza teraz w dobie tych wszystkich Pegasusów, telefonów komórkowych i tak dalej, oni doskonale zdają sobie sprawę, że są non-stop monitorowani, że są non-stop na widelcu, że każdy przechodzień może strzelić im jakąś kompromitującą fotkę, że gdzieś tam z zakrzaka ktoś może podsłuchać ich rozmowy. A to wszystko się działo przed uroczystością odsłonięcia pomnika Jana Olszewskiego. Czy odsłonięcia pomnika, czy złożenie kwiatów pod tym pomnikiem, tu proszę wybaczyć, ale dokładnie tych okoliczności nie pamiętam, nie jest to istotne. Istotny jest na pewno sam Jan Olszewski, bo jak przypuszczam, te miny, które rzucił Morawiecki Macierewiczowi, no mogły być związane z osobą Jana Olszewskiego, być może padła tam uwaga w stylu ty nie zasługujesz na to, aby tu być takich, jak ty Olszewski zwalczał. Proszę Państwa, to wszystko prawda. To wszystko prawda, że kryzys, że stres, że walka frakcji i tak dalej, ale nowa rzecz w tym wszystkim polega właśnie na tym, jak głęboki jest to kryzys, jak głęboki jest to stres, jak głębokie są podziały w Zjednoczonej Prawicy, która już w tej chwili jest już chyba oksymoronem ta nazwa, ponieważ jeszcze raz powtórzę, to są profesjonaliści w tym sensie, że potrafią kierować emocjami i to nie na zasadzie takiej, że oni muszą sobie przypominać pewne mechanizmy. Oni mają te mechanizmy wpojone, u nich się to dzieje na poziomie odruchów przebadanych przez radzieckiego uczonego Pawłowa.
I nagle Morawieckiemu puszczają wszelkie hamulce. Zapomina na dłuższą chwilę niż ułamek sekundy o tym, że znajduje się w takim, a nie innym otoczeniu, o tym, że w każdej chwili ktoś może zrobić z tego filmik, zrobić z tego nagranie. To jest, proszę Państwa, podwójny obraz. To nam mówi dwie generalne rzeczy. Po pierwsze, że Morawiecki albo jest na wylocie w PiS-ie, albo presja na niego zewsząd jest tak olbrzymia, że on już tego w najzwyczajniej świecie nie wytrzymuje. A proszę pamiętać, że w PiS to Morawiecki poza jednym Kaczyńskim nie ma przyjaciół. Nikt nie będzie płakał po Morawieckim. No, nie ma co mówić w ogóle o całym obozie, o całej koalicji, bo wiadomo, że pierwszy to nóż w plecy wbiłby Ziobro przy najbliższej okazji, ale Morawiecki jest wręcz nienawidzony przez zakon PC, znienawidzony przez to skrzydło właśnie reprezentowane przez Macierewicza, czyli co za tym idzie cała frakcja najogólniej pojęta związana z Radiem Maryja, znienawidzony przez Beatę Szydło i otoczenie Beaty Szydło. Nie przepadają za nim również wszyscy ci, którzy mieli ambicje, aby zająć jego miejsce, i tu się znajdzie i Sasin i paru innych polityków PiS, którzy są niespełnieni i bardzo długo pracowali na swoją pozycję w partii, a przychodzi Morawiecki, do niedawna doradca Tuska, i dostaje tak wysoki awans. I to jest jakby jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, to może nie nowość, ale za każdym razem, jak sobie to uświadomi, no jest to mimo wszystko przerażające. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę, w jaki sposób Morawiecki do nas stara się przemawiać. Jak on gestykuluje, jak mówi. I zderzcie sobie z tą naturalną, ludzką, emocjonalną reakcją. No to jeszcze raz powtórzę. Proszę Państwa, to ciężko powiedzieć, że to nawet jest aktorstwo. To jest coś, co takim ludziom na poziomie głęboko psychologicznym wpaja się do głów. No najkrócej mówiąc, jest to pranie mózgów. Robi się z tych ludzi cyborgów. Oni reagują na każdą sytuację w przestrzeni publicznej wyuczonymi gestami, czy wręcz wpojonymi zachowaniami, jakby przeprogramowany cały człowiek, tak jakby wrzucić jakieś oprogramowanie do człowieka, wyciszyć mu emocje i nauczyć mówić tymi wszystkimi okrągłymi zdaniami, nauczyć szeroko się uśmiechać, nauczyć właśnie odpowiednich gestów, tak zwanej mowy ciała, i przekazywania treści w taki sposób, aby był to najfajniejszy chłopak w całej wsi. No i proszę Państwa, to jest coś, co można porównać, no niestety nie będę tu znów oryginalny, ale do takich stanów jak socjopatia i psychopatia. No człowiek, który się potrafi tak wypruć z emocji, w większości przypadków mówię, no bo tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy to eksplodowało, kiedy on już rzeczywiście ten mechanizm taki humanoidalny eksplodował, nie wytrzymał. Natomiast w większości przypadków, no to nawet, proszę Państwa, nie jest zakładanie maski. To jest jakby drugie życie, jakby drugi człowiek, druga osobowość, którą się po prostu przełącza guzikiem, i w momencie, gdy się przełączy ten guzik, no to jest inny człowiek. Człowiek przygotowany do takiej właśnie brudnej, politycznej roboty. Człowiek, który zapomina o wszystkim, a jest skupiony tylko i wyłącznie na realizacji zadania. I najczęściej jest to zadanie średnio nam sprzyjające i przynoszące nam pożytki, a są to czysto
polityczne projekty. No i Morawiecki, proszę Państwa, ma do tego naprawdę olbrzymi talent. Pomimo tej wpadki z Macierewiczem, zwróćcie Państwo uwagę, to przecież on musiał takich rozmów na zapleczu, gdzie ciśnienie mu podchodziło pod czubek głowy, odbyć nie jedną, nie dwie, nie dziesiątki, a setki. A później z tych rozmów, on musiał mieć świadomość, jak jest na przykład katastrofalna sytuacja w służbie zdrowia, on musiał mieć świadomość tego, jak się sypie cały ten ichniejszy Polski Ład. I w momencie, gdy wychodził z tych posiedzeń, z tych narad, przed kamery, przed mikrofon, no to proszę Państwa, to wyglądał tak, jakby był najszczęśliwszym i najspokojniejszym człowiekiem na świecie. I to takiego przełącznika większość z nas nie jest w stanie w sobie uruchomić. Ja to widziałem raz na żywo w wykonaniu Owsiaka, który na sali sądowej, no proszę Państwa, nie chcę wchodzić w szczegóły, no ale to było coś tak żenującego, że nie da się opisać. Ale w momencie, gdy wyszedł za drzwi sądu, zobaczył kamerę, no to proszę Państwa, oczy mi się otworzyły szeroko i szczęka mi dosłownie opadła. Jak on błyskawicznie potrafił się przedstawić na te medialne tory z tego emocjonalnego i kompletnie pogubionego Owsiaka, jakiego widziałem dosłownie przed sekundą na sali sądowej. Naprawdę niewielu ludzi potrafi w taki sposób, w taki schizofreniczny de facto sposób funkcjonować. I pod tym względem, proszę Państwa, taki Morawiecki to jest postać naprawdę, naprawdę wyjątkowo niebezpieczna. Bo jeszcze na początku, no teraz to jest oczywiście tak, że ludzie są już znudzeni tą jego paplaniną, ale jeszcze na początku on właśnie rozsiewiał taki, no nazwijmy to nawet urok osobisty, czy taki właśnie chłopak najfajniejszy z całej wsi do tańca i do różańca miał coś takiego w sobie, przynajmniej na początku, jak zaczynał tą karierę na najwyższym szczeblu, czyli jak objął tekę premiera Rzeczpospolitej Polskiej. I z tego hitu internetu, proszę Państwa, z tego obrazka, z tego pojedynku na miny, trzeba wyciągnąć ten najważniejszy, generalny wniosek. To jest człowiek cholernie niebezpieczny. Człowiek o umiejętnościach, no, które w pewnym momencie, a właściwie nie w pewnym momencie, tylko non-stop powinny nas przerażać, bo jeśli on potrafi uruchamiać w sobie, przełączać w sobie osobowości z taką swobodą, no i co tu dużo mówić, proszę Państwa, jest dość przekonujący w tym swoim zachowaniu, no właśnie przez to, że to jest jakby naturalne zachowanie w drugiej wersji Morawieckiego, a nie jakieś aktorstwo, które myślę, że dość nieuczciwie, znaczy nieuczciwie, nierozsądnie może tak przypisuje się Morawieckiemu. Dla mnie to jest coś więcej, proszę Państwa, niż aktorsko. Dla mnie to jest właśnie wewnętrzny przyłącznik osobowości i jemu to wychodzi naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Najbardziej niebezpieczni są ci politycy, którzy właśnie posiadają takie nadzwyczajne umiejętności, jakie posiada Morawiecki. Jego autentyczną twarz, jego autentyczne emocje widzieliśmy w tej chwili słabości. Natomiast w 99% przypadków on potrafi błyskawicznie pokazać takiego Morawieckiego, jakiego ma schowanego w sobie na potrzeby polityczne. I za każdym razem, proszę Państwa, jak słuchacie tego człowieka i jego opowieści o tym, jak on bardzo o nas dba i jak bardzo chce, żebyśmy wszyscy żyli w szczęśliwej, powszechnie Polsce, to przypomnijcie sobie tą scenę z Macierewiczem i pamiętajcie o tym, że to nie jest autentyczne, że to jest wciśnięty guzik przez Morawieckiego w Morawieckim. I to cała tajemnica
No póki co ciągle sukcesów Morawieckiego, chociaż myślę, że ta kariera znajduje się w punkcie zwrotnym. No i ten zwrot nie nastąpi w górę, ale w dół. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.